Możemy chyba oficjalnie uznać, że Joel Pereira to jeden z najlepszych transferów w historii Ekstraklasy. O ile średnio możemy oceniać wiele transferów, których dokonywał Tomasz Jonesa do Lecha Poznań, tak ten transfer jest zdecydowanie jednym z najlepszych, które dokonano w historii naszej całej Ekstraklasy. No bo przecież ściągnięcie Portugalczyka z tak świetnie ułożoną prawą nogą za około 100 tysięcy euro z Omonii Nicosia trzeba uznać za naprawdę świetny ruch. Jego sporym minusem jest jednak defensywa, z którą często ma duże problemy, jednak warto zaznaczyć, że gdyby była ona na wysokim poziomie, to na 100% nie grałby w Ekstraklasie.